Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Historia jest następująca, pierwszy mecz niestety inauguracyjny Ligi 4 został oblany 5 bramkami do zaledwie jednej honorowej z mojej strony, no niestety przegrana. Ale drugi mecz był o tyle bardziej kolorowy, że wróciłem do tej właściwej formacji, jak już to już mówiłem, i po prostu zrobiłem lekki pogrom. Jedna bramka strzelona bardzo specyficznie, ja bym to nawet już bramką nie określił, tylko szczęściem. Może szczęściem, bardziej może bym też liczył na skill, no bo tu było podanie górne, tu był dribbling, markowanie piłki, no i to się właśnie tym skończyło, że bramkarz niepotrzebnie tak się przeturlał, a piłka jakimś cudem przeskoczyła przez przeturlającego się Weinderfellera i Andre Ajew spokojnie poprowadził piłkę do bramki, nawet nie strzelał, tylko po prostu odbił tą piłkę od ziemi, ona tak zbalansowała, że sobie sama poleciała tej ze światła bramki i zaliczyliśmy wygraną. Dobra, zaczynamy, dzisiaj walczymy o kolejne 3 punkty. Tak, bo tutaj wczoraj grałem z widzem. Tak, z widzem grałem wczoraj w 15 na fucie i tutaj muszę sobie teraz ogarnąć wszystko, kto jak tu gra. O, to oczywiście nasz Cavani, Lukas. Idziemy tą samą tymi samymi piłkarzami. Tak to było. Jeszcze chyba był Silva. O ile się nie mylę. Tak, jeszcze był Thiago Silva. A jak to jest w końcu z tym? A damy dzisiaj Davida Luiza, żeby mógł sobie też popracować nad piłką. No i myślę, że dzisiaj w takiej postaci możemy zagrać. Lopez na bramce i żaden Mandanda, ja nie wiem, ja bym go już mógł nawet i squixelować za zero, ale niech lepiej będzie w moim składzie, bo kiedyś się może przydać. Dobrze, zaczynamy mecz. Czy wyszukujemy przeciwnika? Mogę sprawdzać, czy wszyscy są w kondycji. O, tu widzę, że Kadri niezbyt funkcjonuje. Mogę dzisiaj dać szansę Kabajemu. Adam mu szansę, dlaczego by nie, więc niech Kabaj sobie pogra, więc tutaj środek francuski typowo, tu trochę Brazylii, 4 Brazylijczyków, 3 Francuzów, dlaczego nie mam Lacazette'a na tutaj, bo jakbym go chciał puścić, to go wpuszczę i nie to, że nie, to zrobię. Dobra, i wszystko chyba już tym razem gotowe, nikt mi tu już nie jest padnięty. Nie, a nie, jeszcze damy Ajewowi przedłużenie kontraktów. Jak dla mnie do 40 jest idealnie, bo on tu gra wyśmienicie. Dobrze, tym razem już zaczynamy. Musiałem tutaj lekkie zmiany wprowadzić. Dzisiaj sobie pogra i Johan Kabaj. Więc, a właśnie dzisiaj grają Paryżanie z Saint-Étienne w pucharze Francji. Liczę, że Ibra tam poszczela dzisiaj z kilka bramek. Ja liczyłem na to, że w Marsylii coś strzeli, ale to się jednak okazało, że to była bramka samobójcza. No i trochę kapowo, bo chciałem zobaczyć, jak Ibra strzela tą bramkę, ale i tak zagrał fajnie. Nie było najgorzej. Silva kapitanem tego spotkania. I co my tu dzisiaj mamy? Kurde, już myślałem, że znowu reprezentacja Francji, ale już było cieplutko. Widzę, że tutaj też trochę z PSG ma tych zawodników. Siridżu nie polecam. Nie polecam za żadne skarby Siridżu. To jest kupa złomów włoskiego. Już kurde, chyba nawet Buffoniasto od niego lepiej broni. Nie wiem jak z nim, ale nie podoba mi się ten bramkarz. To jest chyba jedyny zawodnik, do którego mam wszystkie wątpliwości. Dobra, zaczynamy grę. Trochę tak nietypowo. O kurde. Już żeśmy popełnili bardzo
duży błąd, ale koleś putuje. Myślałem, że on podejdzie do tego logicznie i pójdzie jeden na jeden, ale widzę, że jednak niezbyt mu na rękę. O, tutaj trochę znagowało, ale to tylko chwilowe, mam nadzieję. O, Lopez! Refleks jak nigdy. Paul Pogba chciał strzelić, a to jest naprawdę niebezpieczny zawodnik na środku pomocy, jeszcze ofensywnej. Tu David Luiz się fajnie rzucił. Pięknie. Kurde, koleś już miał trzy sytuacje, z tego jedną obroniłem, a dwie, no jest cieplutko, naprawdę jest cieplutko. Koleś, widzę, że się nie będzie zastanawiał, co robić ze mną, tylko od razu jedzie jak z koksem. Kurde, i to jest dla mnie już zły znak. Ale ładnie, kolejną sytuację przebroniłem bez większego problemu. Kurde, i on znowu wraca do piłki. Ajew, pięknie, jak zwykle. Jedziemy. Kurde, piłka dotarła bardziej do obrońcy niż do mnie. Za słabe to było dośrodkowanie. I koleś znowu będzie przy piłce. Niedobrze, nie, to jest bardzo niedobrze. To źle wróży. Źle wróży tej grze. To podanie i Lukas biegnij. Twoje 93 tempa, pokaż je. No jest, 93 tempa. Co, piłka wyszła? Wina lagów. Przecież trzymałem się dobrze. Jest, Cavani! Kurde, nic. Coś czuję, że mogę znowu dzisiaj dostać, jak dwa dni temu. Dobrze, tutaj David Luiz. Cavani nic. Ale dobra próba, nie jest zła. Taka ze szczerej woli. Nie jest zła. Pięknie, teraz! Teraz! Kurde. Ale czemu źle tą piłkę przyjmujecie? Jakoś mi się teraz niewygodnie gra przeciwko niemu, bo nie mam na niego jeszcze taktyki. Pięknie. Jedziemy. Dośrodkowanie. Pięknie, Cavani! Na 1-0. Sorry, że z główki, ale no świetnie tutaj Ajew, kolejna asysta dla niego, a Cavani oczywiście bez skrupułów strzela główkę. Prawie szczupak. No już niewiele brakowało, ale jego główki są zarąbiste. To co jego bramkarz zrobił, mówię, Sirigu jest słaby. Nawet główki by nie obronił. I pięknie, no i Cavani 1-0. Wygrywamy ten mecz na razie. Bo to jeszcze się może zmienić. Jedziesz, Ajew, no pokaż swoją całość, że jesteś coś wart, jak na kogoś z narodowości afrykańskiej. Dobrze, teraz jakby my to rzucimy tutaj. Pięknie. I jedziemy po kolejną asystę. No tym razem jednak już trochę się rozmarzyłem. A ja muszę uważać, żebym nie zlekceważył przeciwnika, bo inaczej ja będę miał przewaloną sytuację. O-o. Pięknie, David Luiz bez problemu obronił to. Teraz jak tutaj Lukasa postawimy? Dobrze, jedziemy. A, Lukas, co ty się bawisz? Okej, piłka wróciła do nas. Teraz podanie do Lukasa i spalony tym razem. Ale ładnie, ładnie. Na razie prowadzimy. Oby się tylko przewaga powiększyła, bo nie chcę zostawiać tego z wynikiem 1-0. No, Cavani tutaj już za długo nie miał tej piłki. Nie, to w ogóle nie było potrzebne podanie. Coś ty zrobił, kurde, przyjmować lepiej i podawać. Co wy sobie myślicie? Dobra, pięknie wykiwany. Ale tu już się musiała piłka oczywiście odbić. Tam podanie do bramkarza, pięknie. No i kurde, mam z tym nadal problem, bo chcę markować piłkę, ale on, kiedy ta piłka jest w powietrzu, to nie da się jej markować, a ja mimo tego to robię.
i popełniam właśnie ten podstawowy błąd przy markowaniu piłki. Bo przyciski wszystko dobrze, o kurde! Spudłował! Dobrze, świetnie, wręcz bym powiedział, ale chcę więcej bramek mu strzelić. Jedna bramka mi nie wystarczy, żeby zamknąć grę. Dobrze, obrona. Który się tam? Znowu Perin. No, Perin to jest naprawdę dobry, jak na obronę. Dlatego nie żałuję, że go kupiłem. Tam z jakiegoś Team of the Week. Za parę tam, za kilkanaście tysięcy. Nie był on taki drogi. Dobra, ale koleś ma więcej sytuacji. Wszystkie je zmarnował, jak do tej pory. Ło, obrona! Nie fiksować. Pięknie, Cavani. No nic, tutaj się rzucił chyba obrońca, jak nie pomocnik. To było chyba już złe podanie, chociaż... Chociaż to może przejść do historii! O, Cavani blisko, chciał drugą bramkę. Nie, ta akcja naprawdę piękna, tylko już sam strzał był zbyt mocny. No naprawdę spudłowałby. A jego bramkarz się niepotrzebnie rzucił. Dobra, Maxwell. Chyba już nie dobiegniemy do piłki. Nie, nawet nie myśl o dobieganiu. Nie, piłka jest dla nas. Ciekawe, o dziwo. Ta ich szarża i ofensywa. Uwaga, bo widzę, że koleś też potrafi górne podania robić. Ale co z tego, jak mu sytuacje nie wychodzą. Pięknie. AF i jedziemy. No, pchał mi się tutaj, to tak widocznie. Ale sędzia jakoś tego... Jakoś to puścił. No i Lopez. Pięknie, kolejna sytuacja. Wybroniona, no naprawdę super dzisiaj gra. W sumie jak każdy kolejny mecz jego, to jest naprawdę super gra. No i lag tutaj nam utrudnił grę. Tu już podajemy bardzo mocno. Cavani to przyjmuje bez problemu, ale no niestety obrońcy byli szybsi. Nie wiem, koleś ma chyba jakieś lagi. Nie pozwala mi więcej bramek strzelić. Jaki faul? Jaki kuźwa faul? Gdzie ten sędzia? Te ma oczy w ogóle? Dobra, to jego podanie mi się nie spodobało. Zagwizdał sędzia, wynik 1 do 0. No na razie to jest... Tak, koleś niby... Ja mam większe posiadanie piłki, mam wynik 1-0, ale koleś miał więcej sytuacji i... No, tylko jedną... Ja bym dał tutaj dwa razy, że trafił, bo mój bramkarz tutaj dwukrotnie obronił. Na razie tu żadnych zmian, bo widocznie ja tu dominuję, jeśli chodzi o to. Jeśli będzie trzeba, to dokonam zmiany. Ale te lagi mnie trochę niepokoją, jak już to zawsze mówiłem. Pięknie, Lukas! Czy Lukas, kurde, Lopez. Już mi się nazwiska nawet podurniły. Dobra. Teraz podanie górne. Lukas, mam nadzieję, że dobiegniesz. Jedziesz! Jedziesz! Kurde, no. Lukasem też warto próbować, jak się sprawia jeden na jeden, albo przynajmniej jeśli ma taką okazję. Teraz tak zrobimy. Ale to już była kolejna nasza sytuacja, która mogła się skończyć dla nas bramką. O, koleś próbuje z daleka. Pięknie tutaj obrona, naprawdę fantastyczne robią podania. Lopez jak zwykle się musiał rzucić, ale to zrobił dobrze, bo jakby piłka poleciała, to a on by się nie rzucił, to już by była brameczka. Koleś sobie teraz próbuje stworzyć kolejną sytuację. Tym razem mu się udało. Nie wiem, jak on to zrobił. I teraz to jest dla mnie ostrzeżenie. Aleksandr Lacazette. To jest wynik remisowy. Muszę się wziąć do roboty i strzelić mu bramkę. Już zrobił swoje. No i czemu sędzia tego nie odgwiżdża? No nie, nie. Kolej będzie teraz grał na dribbling. A ja mu nie mogę pozwolić na to. Dobrze. Kurde, miał doskoczyć do piłki i nie umiał tego zrobić.
O, jego gra mi się nie podoba. Gra tak jak ja prawie. Pięknie. Obronione. Dobra, Cavani, Cavani. Teraz od ciebie ta gra zależy. I już nie zależy, chociaż nie. Dobra. Spalony tu musiał być, ale koleś napiera i to ostro. To mi się nie podoba. Ale jest wyzwanie. To chociaż tyle dobrze. Dobra, Thiago Silva. No i podamy do Ajewa, jak to w ogóle wyjdzie. Nie wyszło. Oczywiście. Jakby inaczej. Bramkarz, pięknie. O to mi tylko chodziło. Wykopuj te piłki, bo nie ma sensu tego wyrzucać nawet. Dobra, podanie do Lukasa. Dobiegnie, pięknie. Trzeba stworzyć kolejną sytuację. No, blisko. Tak czy inaczej było blisko, niemal. Mogło to się udać. Ten jego dribbling mi jest przerażający. Pięknie. No i za mocne podanie, bo oczywiście zlagowało. Teraz podanie do Ajewa. I jedziesz z tym koksem. Niby jest nie do przepchnięcia, ale robi to. Pięknie. Kurde, ale mogłeś z góry podać. Ładnie, kurde, jakie przyjęcie. Jedziesz, Cavani, Cavani. Co ta jego obrona robi? No i prawie strzelił z główki kolejną bramkę, ale mu się nie udało. No koleś teraz się broni, ale jednocześnie gra ofensywnie. To całkiem ofensywnie. Dobrze, teraz, teraz popraw. Kurde, mnie ta obrona drażni jego. Teraz puszczę Lacazette'a. Pięknie. Nie, no nie, nie, nie podoba mi się ta jego gra. Dobrze, pięknie. Tu wyrzucimy daleko do Lukasa i od razu on jedzie. Pięknie. Tak też się nie da. Ja już nie wiem, co mam robić. Powoli tracę zmysły. Pięknie. Podanie do Ajewa udane. Dalej gra. Ciągnie grę. Nie będzie dośrodkowania, nawet rożnego nie było. Kurde. Gra dość dobrze. Nie wiem, jak to się może dalej skończyć. Pięknie, pięknie. Jaki faul? Przecież to była obrona, czysta obrona. Gdzie tu był faul? Nie, ten sędzia mnie drażni. A jeszcze bardziej ten przeciwnik. Dobra, weźcie się jakoś ustaw, Dawidzie Nuju. Nie, tam jest Silva. Dobra, niech się Silva jakoś ustawi. O, dobrze, będzie rzut rożny, ale bardzo niebezpieczny. Dobra. Pięknie. O, shit. Doskonale, no Lopez, świetnie. Nie ma co. Pięknie, drugiego, trzeciego wykiwa. Już nie, musiał tą piłkę stracić. Podanie do, miał być do Lukasa. Świetnie, po prostu wybornie wręcz. Wyjdź, bramkarz. Pięknie, wyszedł. Udało się obronić? Nie, spudłował nawet. No to dobrze, dobra. Ja już i tak nie mam czasu na zmianę, więc może liczmy na but szczęścia, że jeszcze nam to się może udać do... Nie, no i sędzia znowu na mnie gwiżdże. To już się robi irytujące. No i kurde, Cavani, ty nie umiesz w ogóle tej piłki przyjmować jak należy. Dobrze, Ajew. Kurde, Ajew, murzynie rąbany. A nie chcę mieć jednego punktu, nie chcę się z nim podzielić. Chcę to wygrać, chcę pełną pulę. I teraz mi się to uda, jeśli nie,
to się wkurzę. No nie! Cavani! Idiotko! Teraz Thiago Silva. Jest Thiago Silva, dobra. Jedziemy. Nie, jeszcze piłka przeskoczyła, no nie wierzę. Kurde. Ciągnij go, dobrze, pchaj. Za tą koszulkę. Dobra, Cavani, ostatnia szansa. No nic, dzisiaj jest wynik remisowy, będę szczery. Przeciwnika miałem bardzo wyrównanego. Szkoda, że to się tak skończyło, a nie 1-0. Ale lepszy taki mecz niż w ogóle. No nic. Cavani kontra Lakia Z. Wyszło równo. W sumie dobrze, że strzeliłem tą bramkę Cavanim na początku, ale Lopez dzisiaj naprawdę wyśmienita forma. Kijże puścił jedną bramkę, w sumie Siriju też puścił, ale on w ogóle... No, może i bronił trochę, ale uważam, że Lopez robił to o wiele lepiej i z większym stylem. No tutaj u niego tylko 4 razy obronił. No mój bramkarz jak najbardziej dostał lepszą ocenę, to jest dzisiejszy man of the match. No nic, Cavani strzelił tylko jedną bramkę, ale no jakby chciał, to już by nawet i hat-tricka strzelił. No nic, nie zaskoczyłem go. Mogłem zdobyć markowanie piłki i wtedy bym to wygrał, ale no dzisiaj jakoś tak też za mało myślę. No nic, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodoba odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I nie hejtujcie mnie, bo nie macie za co. A jak macie za co, to róbcie to tak, żebyście po prostu mnie nie denerwowali. Ale i tak ignoruję na te wasze niektóre komentarze, które są bez sensu. Bo naprawdę, ja nie wiem co wam uderza do głowy, żeby mnie hejtować. A jak nie, to sobie idźcie oglądać kogo innego i nie dręczcie mnie, no. To się trzymajcie, yo!